Cześć! Tym razem pokażę Wam, jak pokroić marchewkę z zapałki. Najpierw trzeba ją obrać. Uważam, że najłatwiej robi się to obieraczką. Jak widzieliście, kilka pociągnięć i marchewka jest już obrana. Odkrawamy jej końce. Teraz jedno cięcie, żeby powstała nam płaska powierzchnia. Dzięki temu marchewkę, jeżeli położymy na deskę, ona będzie stabilna, na pewno nóż nam się nie poślizgnie podczas krojenia. I kroimy najpierw paski grube. Jeżeli doszliśmy do połowy marchewki, obracamy ją na bok, żeby znowu mieć stabilną powierzchnię. I tutaj już do końca kroimy w ten sposób. Następnie całość przekrawamy na połowę. I tniemy raz przy razie. Żeby powstały nam takie piękne marchewkowe zapałki. Można je również skrócić. Fachowo ten sposób krojenia nazywa się julien.